Odłów z uśmierceniem dzików bytujących w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg w ilości do 30 sztuk bez względu na płeć i wiek w terminie od 29 kwietnia do 31 grudnia to treść zapytania ofertowego, które wczoraj pojawiło się na stronie internetowej Urzędu Miasta. Mamy w ręku opinię prawną ministra środowiska, który wskazuje, że jednostka samorządu gminnego, takim jaką jest miasto, jeżeli dziki przebywają na terenie miasta, również może takie działania podjąć. Zgodnie z wytycznymi, odłów ma być prowadzony na kilku osiedlach, m.in. na ogrodach i przy amfiteatrze. Zagrożenie zdrowia i życia istnieje, dlatego pani prezydent, zgodnie zresztą z kompetencjami, podjęła taką decyzję, że wystąpiła o decyzję do starostwa i opublikowaliśmy na BIP-ie zapytanie ofertowe, szukamy wykonawcy tego zadania. Przypomnijmy, jakiś czas temu radni miejscy podejmowali uchwałę dotyczącą przekazania środków finansowych starostwu powiatowemu na to zadanie. Radni nie zgodzili się wówczas na uśmiercenie dzików, a tylko na ich odłów. I przez to sprawa utknęła. Pretensje o podjęte przez prezydent kroki ma za to nieobecny dzisiaj w Kołobrzegu radny Piotr Rzepka. Na portalu społecznościowym zarzucił, że Anna Mieczkowska nie zapytała o opinię radnych miejskich. Tyle, że nie musiała. To należy do wyłącznej kompetencji pani prezydent. Radni decydowali, czy przekazać pomoc do powiatu kołobrzeskiego na to zadanie. I to jest w kompetencji radnych. Natomiast wydatkowanie środków z budżetu już bezpośrednio na to zadanie, jako zadanie własne samorządu, jest zupełnie inną kwestią. Według szacunków zarządzania kryzysowego w Kołobrzegu jest około 100 dzików. Nie ma na co czekać, mówi Michał Kujaczyński. Zaczyna się sezon turystyczny, zaczynają przyjeżdżać do Kołobrzegu turyści i tak naprawdę jest kwestią czasu, kiedy wydarzy się jakiś poważny incydent właśnie związany z dzikami.